Cześć, cześć, cześć wszystkim. Witam was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie. Moi drodzy, jest bardzo wiele filmów, w których omawiane są takie aspekty jak zdrowe żywienie, jak trening, jak przygotowywanie posiłków, jak obliczać kaloryczność, jak obliczać nasze zapotrzebowanie na kalorie. Dlatego chciałbym, żeby ten film był troszeczkę inny. W tym filmie chciałbym wam pokazać, że odchudzanie to proces, który wymaga holistycznego podejścia. Bo oprócz tego, że zmagamy się właśnie z problemami fizycznymi, bardzo często to, że mamy nadwagę, czy że jesteśmy otyli, ma też tutaj podłoże psychologiczne, emocjonalne. Dlatego zachęcam was do poświęcenia tych kilkunastu minut i żebyście znaleźli swoją drogę. Chciałbym was tutaj zainspirować do rozpoczęcia swojej drogi do zdrowej wagi. Zanim, kochani, zaczniemy, warto zaznaczyć, że obecnie w Polsce, ja nie mówię w krajach bardziej rozwiniętych typu Ameryka czy nawet Europa Zachodnia, ale mamy około 50%, jeżeli chodzi o otyłość i nadwagę. Ponad 50% społeczeństwa boryka się z tym problemem. To nie jest tylko problem, że tak powiem, wizualny. Otyłość i nadwaga generuje bardzo duże koszty. Obciąża służbę zdrowia, a przede wszystkim obciąża nasz organizm i powoduje, może oczywiście nie musi, bynajmniej na początku, nie musi powodować schorzeń, ale w konsekwencji właśnie takie schorzenia będzie powodować. Przede wszystkim na samym początku trzeba zrozumieć, jakie są przyczyny nadwagi, bo ich jest naprawdę dużo. Ciężko byłoby w takim jednym filmie wszystkie wymienić i dokładnie omówić, dlatego skupimy się tak, powiedzmy, pobieżnie. Oczywiście jednym z czynników, jednym, które mogą wpływać na naszą nadwagę i otyłość, są czynniki genetyczne. Ale kochani, tutaj pamiętajcie, że to nie jest powiedzenie, albo ja mam grube kości, albo ja mam takie geny, ja tylko spojrzę na jedzenie i już tyję. No niestety to tak nie działa. Takie typowe choroby genetyczne, które mogą powodować otyłość, to są naprawdę, to nawet nie jest 1%. Nawet nie jestem pewien, czy to nie jest 0,1% wszystkich problemów z nadwagą i otyłością. Z tego, co kojarzę, to jest jeszcze mniejsza wartość. Dlatego zrzucanie problemu na genetykę to jest takie bardzo, powiedziałbym, zamiecienie problemu pod dywan, bo niestety, ale ta genetyka to jest bardzo słaba wymówka. Kolejnym czynnikiem, który może wpływać na problemy z nadwagą i otyłością, są zaburzenia hormonalne. Ale znowu, pamiętajcie, że to wszystko działa w dwie strony. Bardziej prawdopodobne jest to, że przez to, że jesteśmy otyli bądź mamy nadwagę, to mamy właśnie rozwaloną, powiedzmy to wprost, rozwaloną gospodarkę hormonalną. To raczej nie zadziała w drugą stronę, bo nawet jeżeli mamy problemy z tarczycą, to nie jest tak, że my od razu z powietrza będziemy tyć. Nasze zapotrzebowanie kaloryczne, owszem, może być nieco inne, ale nadal, jeżeli spożywamy więcej kalorii niż spalamy, no to oczywiście tutaj no, nie ma opcji. Kolejnym takim czynnikiem, który wpływa pośrednio oczywiście na nadwagę i otyłość, jest siedzący tryb życia. Dlaczego mówię pośrednio? No bo oczywiście od samego siedzenia również nie tyjemy. Ale jeżeli dużo spędzamy czasu przed telewizorem, przed komputerem, to jest takie naturalne, że tu sobie coś skubniemy, tam sobie coś skubniemy, a to sobie jakiegoś chipsa do filmu obejrzymy. Poza tym taki tryb życia
powoduje, że my nie spalamy kalorii poprzez ruch, aktywność fizyczną czy też ćwiczenia. Dlatego siedzący tryb życia pośrednio, powoli przyczynia się właśnie do tego, że ta nasza waga idzie powolutku, ale systematycznie w górę. Kolejnym czynnikiem jest oczywiście niezdrowa dieta. No co tutaj mogę więcej dodać? Jeżeli niezdrowo się odżywiamy, i tu znowu takie zastrzeżenie. Pamiętajcie, że o ile jakość jedzenia jest ważna, ale od śmieciowego jedzenia my nie przytyjemy. Nawet jeżeli, oczywiście nie polecam, nie zachęcam, codziennie będziemy jeść jeden posiłek w McDonaldzie, to my i tak nie przytyjemy, bo ostatecznie liczy się dobowy albo nawet tygodniowy bilans kaloryczny. Dlatego niezdrowa dieta, ja mam tutaj na myśli bardziej spożywanie większej ilości kalorii niż potrzebujemy, niż nasz organizm jest w stanie tutaj spożytkować i spalić. Kolejnym, znowu nie bezpośrednim, ale pośrednim takim czynnikiem, który zwiększa ryzyko otyłości, nadwagi, są problemy emocjonalne. I właśnie w tym filmie bardziej na tym aspekcie chciałbym się skupić, bo tak jak już mówiłem, o dietach, o ruchu jest mnóstwo filmów, a bardzo mało filmów właśnie traktuje o problemach emocjonalnych, takich jak stres, nuda, smutek. Niestety, ale bardzo, bardzo często takim głównym takim, brakło mi teraz słowa, ale przyczyną jest zajadanie naszego stresu. Kiedy czujemy, że nosi nas, że coś się zaraz wydarzy, nasz mózg jest takim bardzo prostym tutaj, prostym organem, tak? Dostarczamy pożywienia, dostarczamy cukru, dostarczamy tłuszczu, to nasz mózg od razu zaczyna, że tak powiem, wydzielać endorfiny, dostaje nagrodę i na chwilę ten stres idzie w odstawkę. To samo nuda. Nie zdarzyło wam się tak siedzieć, pójść do lodówki, otworzyć tą lodówkę, coś tam chwycić na zęba, zamknąć tą lodówkę i nawet bezwiednie po prostu coś zjeść. To samo smutek. Czy coś się złego przydarzyło? No mieliśmy jakąś przykrą sytuację, nie wiem. Czy ktoś tam zmarł, ktoś od nas odszedł. Siedzimy smutni i sobie tam coś jemy, a to jakieś lody, żeby poprawić sobie humor. No niestety, tak to działa, a nie powinno, dlatego radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie z emocjami jest naprawdę jednym z kluczowych elementów. Ale idąc dalej, uzależnienie od cukru i przetworzonej żywności. Tak jak już przed chwilą powiedziałem, nasz mózg, to co mamy tutaj pod kopułą, jest z jednej strony bardzo prostym narządem. Dostarczamy cukru, nasz mózg mówi super chłopie, czy tam super kobieto, szybkie źródło energii, cukier, tego posiłku możesz jeść więcej, bo jak będą trudne czasy, no to przyda się taka szybka energia, ja sobie nadmiar tego cukru odłożę pod postacią tkanki tłuszczowej i będzie ciężko, to sobie z tego skorzystam. Tylko pytanie, czy żyjemy w takich czasach, że mogą nastać jakieś tutaj trudne dni, gdzie nie będzie dostępu do pożywienia, że trzeba będzie skorzystać z tego, co tutaj sobie uzbieraliśmy? Kurczę, no chyba nie. Dostęp do pożywienia teraz jest na każdym kroku, wszędzie, w każdym sklepie, w każdej przysłowiowej żabce. Możemy pójść kupić coś do jedzenia. To samo przetworzona żywność. Nasz mózg uwielbia połączenie cukru i tłuszczu. Zobaczcie, że te wszystkie fast foodowe bułeczki, one są z jednej strony właśnie tłuste, tam są te sosy, nawet mięso jest tłuste, a do bułek dodawany jest cukier. Po co? Żeby właśnie zadowolić nasz mózg tutaj i dostarczyć mu to, czego on chce. Dlatego
kiedy my widzimy takie szybkie źródło energii i jednocześnie takie, które można odłożyć, no to nasz mózg jest cały happy i mówi: bierz to, zjedz to, bo będą trudne czasy, przyda się. Z tym, że nie będzie trudnych czasów. No i kolejnym ryzykiem są złe nawyki żywieniowe. No, oczywiście jedzenie w pośpiechu, nieregularne posiłki, chociaż to tak wiecie, z tymi nieregularnymi posiłkami to tak nie do końca, natomiast oczywiście takie nawyki mogą powodować, że znowu będziemy spożywać więcej kalorii niż tutaj będziemy potrzebować. I przechodząc dalej, kochani, praca z psychologiem, psychoterapeutą jest niezmiernie istotna, kiedy my rozpoczynamy nasz proces odchudzania. I kiedy właśnie warto, w jakich sytuacjach warto skorzystać właśnie z pomocy specjalisty. I tutaj wypisałem sobie kilka punktów, żeby nic nie ominąć. Kochani, emocjonalne jedzenie to jest to, co właśnie przed chwilą mówiłem. Kiedy my zajadamy nasz stres, kiedy jemy ze smutku, z żalu, kiedy jedzenie to jest jedyna rzecz, która sprawia nam przyjemność. Bo pamiętajcie, normalny, zdrowy człowiek, kiedy mierzy się z czymś, możemy pójść pobiegać, możemy pójść poćwiczyć i te nasze emocje rozładować, nasz stres. No niestety żyjemy w takich czasach, że bardzo często właśnie my pod wpływem tych emocji czy stresu po prostu sięgamy po jedzenie, bo jest to najszybsza i najłatwiejsza droga, żeby właśnie ten stres, te złe emocje zagłuszyć. Drugi punkt. Skorzystajmy z pomocy, kiedy jesteśmy uzależnieni od cukru. Pamiętajcie, że badania wykazały, że cukier potrafi być bardziej uzależniający od heroiny. Były to badania na szczurach, którym podawano z jednej miseczce cukier, w drugiej heroinę i niestety, może stety, niestety, ale po jakimś tam czasie szczury tylko dziabały ten cukier sobie. One w ogóle nie zważały uwagi na tą heroinę, o ile to jest właśnie to, dlaczego ten cukier w tej chwili jest wszędzie. Poczytajcie sobie etykiety, nawet takiego, akurat mam tutaj ketchup, słuchajcie, cukier, żeby was nie skłamać, akurat wydawać by się mogło, że to jest dobry ketchup. Pomidory, cukier, ocet. Cukier jest na drugim miejscu w tym ketchupie, dlatego no niestety, my jesteśmy tym cukrem karmieni już od małego. Nawet te wszystkie teraz słoiczki dla dzieci. Zobaczcie, ile tam jest cukru. Młody organizm od najmłodszych dni, tygodni jest już tym cukrem faszerowany i jest już od niego uzależniany. Kolejnym niezmiernie istotnym tutaj w taką sytuacją, która koniecznie, nie ma opcji, żeby nie skorzystać z pomocy, są wszelkiego rodzaju zaburzenia odżywiania, oczywiste takie jak bulimia czy anoreksja. No nie będę tutaj nic dodawał. Prawdopodobnie, z bardzo dużym prawdopodobieństwem, sami nie jesteśmy w stanie sobie pomóc i poradzić z takimi zaburzeniami, kiedy no my już niestety tutaj na takie coś cierpimy. Nie ma opcji, żeby samemu sobie poradzić, a nawet jeżeli będzie nam się wydawało, że my sobie radzimy, to założę się, że w 99% będzie to tylko i wyłącznie taki efekt maskowania, że taka osoba coś tam zje, ale później będzie miała wyrzuty sumienia, gdzieś w ukryciu, wiadomo, skorzystajmy z pomocy. Kolejnym punktem jest niska samoocena i brak motywacji. Po co się odchudzać? Ja i tak jestem taki gruby, brzydki w ogóle. Ja jestem nikim, tak? No, jeżeli takie mamy zdanie o sobie, że i tak mnie nikt nie zechce, to naprawdę ten proces odchudzania nie będzie miał sensu, bo przede wszystkim trzeba mieć cel, bo jeżeli nie mamy celu, to
Jeden dzień wytrzymamy, drugi dzień wytrzymamy, a trzeciego dnia się na coś skusimy i machniemy ręką, po co mi to, jak ja i tak jestem taki, jaki jestem, więc nie ma to sensu. No i oczywiście troszeczkę to, co mówiłem na samym początku, to emocjonalne jedzenie, ale właśnie trudności w radzeniu sobie ze stresem, no to jest oczywista sytuacja, w której warto byłoby udać się do specjalisty. Dlatego zobaczcie, dlaczego właśnie o tym mówię, bo bardzo wiele osób rozpoczyna odchudzanie właśnie od diety, od aktywności fizycznej, a polecam Wam obejrzeć sobie takie programy na TLC były, czy na Discovery, odchudzanie XXL, czy tam pacjent wielkiej wagi, gdzie odchudzane są ekstremalnie otyłe osoby, które ważą po 200-300 kg i to są ewidentnie osoby, które mają problemy ze swoją psychiką. To jest już zajadanie kompulsywne, wręcz objadanie się i zobaczcie, jak mało osób zrzuca zbędne kilogramy, jak niewielka ilość, jak niewielki procent tych osób w ogóle po 3, 4 czy 5 latach kontynuuje ten proces odchudzania. Dlaczego? Bo nie sięgnięto do istoty problemu, bo istotą nadwagi nie jest nasz tłuszcz, to, że my go mamy za dużo, nasza waga jest zbyt wysoka, to jest tylko pewien skutek. Tak naprawdę wszystko siedzi tutaj, bo kiedy my mamy właśnie problemy psychologiczne, a zaczniemy się odchudzać, to uwierzcie mi, pamiętajcie, wystarczy 5 minut słabości w ciągu tygodnia, żeby zrujnować całotygodniowy efekt odchudzania. Pamiętajcie, że taki jeden zestaw w kurczakach, już nie będę mówił o jakiej nazwie, gdzie jest bułka, jest 5 kurczaczków, są frytki i jeszcze nie daj co, jakaś kola nie zero. To potrafi być nawet 2000 kilokalorii. I teraz zobaczcie, jeżeli jesteśmy na deficycie nawet tych 500 kilokalorii dziennie, przez tydzień to jest 3,5 tysiąca, to jest pół kilograma tygodniowo, kiedy próbujemy zrzucić tą wagę i my sobie taki zestaw jeden zjemy, a zjedzenie takiego zestawu, uwierzcie mi, trwa 5, może 10 minut, ale nawet jak już zaczniemy go jeść i dojdziemy do wniosku, po co ja to robię, przecież się odchudzam, uwierzcie mi, dokończycie wszystko to, co macie na swojej tacy. Dlatego proces odchudzania trzeba zacząć od podstaw, bo silne i mocne podstawy, dopiero na tych fundamentach możemy budować nasze nawyki żywieniowe, naszą aktywność fizyczną, naszą właśnie tą cierpliwość i wytrwałość, o których za chwilkę będę właśnie mówił. Dlatego jeżeli już wiemy, dlaczego my cierpimy na nadwagę i otyłość, to dopiero kiedy my sobie z tymi problemami poradzimy, albo jesteśmy, powiedzmy, jeszcze w trakcie terapii, ale już na takim etapie, że możemy coś zacząć robić, dlatego to jest ten moment, kiedy możemy zmieniać nasze nawyki żywieniowe. Ale znowu, przede wszystkim najważniejsze jest stopniowe wprowadzanie zmian w diecie, a nie od razu radykalna jej zmiana. Bo jedną zmianę jesteśmy w stanie zrobić, dwie zmiany jesteśmy w stanie zrobić, ale wywrócenie naszej diety do góry nogami, uwierzcie mi, to w większości przypadków nie zadziała. Okej, są ludzie, którzy potrafią tak zrobić, że kończę dzisiaj z tym, wchodzę na rozpiskę i okej, oczywiście to są pojedyncze przypadki, ale generalnie zacznijcie od małych kroczków. Zacznijcie od tego, co Was gubi. Czy to są słodycze? Ja się przyznam sam, że kiedyś moim codziennym rytuałem było to, że jechałem do pracy, rano zatrzymywałem się w Żabce, kupowałem sobie jakieś picie, kanapkę do pracy i zawsze brałem batonika.
i ten jeden codzienny batonik, który miał 300 czy 400 kalorii, zobaczcie, nawet jeżeli ja bym był na zerze kalorycznym, nie licząc tego batonika, i sobie codziennie dokładał takiego jednego batonika, który ma 300 kalorii, to jest 2000 kalorii w tygodniu. Już sobota, niedziela liczę, że tak powiem, jako trochę mniej. To jest kilogram na każde mniej więcej 3 tygodnie. No to zobacz, nawet na 4 tygodnie. No to jest kilkanaście kilogramów w ciągu jednego roku. Taki jeden głupi batonik. Dlatego zacznijcie, spróbujcie wyeliminować to, na czym najwięcej tracicie. Czy to właśnie będzie ten batonik, czy to będą fast foody. Jeden drobny punkt. Dalej, skupcie się na zdrowych, nieprzetworzonych produktach. Ja wiem, że to brzmi bardzo rozlegle, ale znowu, to nie musi być od razu, że my nie wiadomo, zamiast kupować na przykład gotowe jakieś kotlety, gotowe, zróbmy samemu sobie, utłuczmy sobie tego kotleta. Zamiast kupować kolesława w Biedronce, który jest znowu nawalone tam jest cukru, skrój sobie jakąś tam sałatę z marchewką, daj odrobinę oliwy, soli, pieprzu, gwarantuję pychotka do obiadu. I znowu małymi, małymi kroczkami. Zamiast, nie wiem, wieczorem jakieś chipsy podjadać, pokrój sobie jabłuszko w kostkę. Naprawdę to pomaga. Kolejnym punktem, który możemy taki nawyk wprowadzić, jest regularne spożywanie posiłków, przez co my unikniemy tego podjadania. Ja wiem, mówi się, że powinno się spożywać 5 posiłków w ciągu dnia, czyli 3 posiłki plus 2 przekąski. To nie jest prawda. Nieważne jest to, ile my tych posiłków w ciągu dnia spożyjemy. Czy to będą 2 posiłki, czy to będzie 5 posiłków. Liczy się ostatecznie ilość spożytych kalorii. Ale jeżeli te nasze posiłki będą nieregularne, kiedy my rano nie zjemy śniadania, tylko od razu ubieramy się i jedziemy do pracy, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że właśnie zjemy jakiegoś batonika po drodze, czy coś na szybko, żeby tylko zaspokoić nasz głód. Dlatego dosyć ważne, dosyć istotne jest to, żeby te posiłki mieć rozplanowane w miarę regularnie. Żebyśmy my wiedzieli, że zbliża się godzina 17 i my ten obiad zjemy. Zbliża się godzina, nie wiem, 21, że będziemy mieli kolację. Że o godzinie 18 pijemy koktajl na przykład. To pozwoli nam uniknąć podjadania, bo jeżeli my sobie tak siedzimy, 4 godziny temu był obiad, nie mam nic na kolację, trzeba zrobić zakupy i szybko coś ściągamy, bo tak naprawdę nie wiemy, kiedy ta kolacja będzie, więc a tam se szybko coś podjemy, a później tak tą kolację zjemy. Więc to jest właśnie to, dlaczego w tej przynajmniej początkowej fazie odchudzania bardzo ważna jest regularność tych posiłków. Niedocenianym elementem jest nauka świadomego jedzenia i słuchania sygnałów swojego ciała, bo my bardzo często jemy gdzieś w pędzie, siedzimy przy komputerze, tu coś pracujemy i jednocześnie podjadamy, mija pół godziny i gdzieś tak zastanawiamy, czy ja ten posiłek zjadłem, czy ja jeszcze nie jadłem, bo jestem głodny, a nie pamiętam, czy jadłem. Dlatego ważne jest to, żeby odłożyć ten komputer na te 10 minut, zjeść, skupić się na każdym produkcie, przeżuwać dokładnie, konsumować ten posiłek, a nie gdzieś tam w biegu zjeść i później nie pamiętać. Dlaczego? Ponieważ słuchanie sygnałów, które nasze ciało nam daje, jest niezmiernie istotne, ponieważ my nie zawsze musimy zjeść cały posiłek. Ja wiem, my jesteśmy od małego uczeni, to jeszcze nasze babcie nam to wpajały, że trzeba zjeść cały posiłek, że darów bożych się nie wyrzuca. Żyjemy w innych czasach. Dostęp do jedzenia mamy na każdym kroku i jeżeli czujemy sytość, trudno. Ja wiem, niektórzy mają nadal te nawyki, że jedzenie, że święta. Trudno, kochani. Nic się nie stanie, jak my trochę tego jedzenia wyrzucimy. I nie dajcie sobie wmówić, że dzieci w Afryce głoduje, bo obecnie więcej osób na świecie umiera z powodu nadwagi i otyłości niż z powodu niedożywienia. Dlatego
właśnie wyrzucanie resztek jedzenia jest w naszym interesie, a nie zostawianie ich i wmawianie sobie, że gdzieś tam jakieś dzieci głodują. Poza tym to jedzenie, które my byśmy wyrzucili, a które na siłę wciskamy, ono i tak tam nie trafi do tych dzieci, więc to jest bardzo nietrafiony argument. No i ostatnią zmianą naszych nawyków są techniki radzenia sobie z zachciankami i tym głodem emocjonalnym. No i to jest najtrudniejsze, dlatego tak jak mówiłem na początku, ważna jest praca z psychologiem, żeby potrafić zrozumieć to, co nasz mózg naprawdę wysyła, że jesteśmy głodni, a między właśnie tym, a tym, co nam się wydaje, że nam się chce, bo mamy jakiś stres, nasz mózg wysyła sygnał, daj mi jakąś przyjemność, bo kipi we mnie i to nie jest głód, tylko mamy uczucie takiego głodu, że chcemy coś zjeść, żeby poczuć się lepiej, dlatego trzeba sobie z tym radzić i jest wiele zdrowych właśnie sposobów na radzenie sobie z taką emocją, z takim uczuciem. Można na chwilkę wyjść na spacer, poczytać książkę, czy nawet do kogoś zadzwonić, porozmawiać, żeby troszeczkę się wyciszyć. Parę minut, paręnaście i zobaczyć, czy my naprawdę jesteśmy głodni. Czy to był tylko taka zachcianka naszego mózgu, bo uwierzcie mi, jeżeli latem otwórz balkon, wyjdź na 5 minut, zaczerpnij powietrza, troszeczkę się uspokoisz i zobaczysz, aha, dalej jestem głodny, więc no to nie to. Oto zobaczymy różnicę właśnie między tym, co nasz mózg chce, a tym, czy co nasz żołądek, że tak powiem, się domaga. No dobrze, kochani. Ja wiem, to miał być fit kwadrans, a już jest 26 minut, ale spokojnie dojdziemy do 40. Równocześnie ze zmianami właśnie naszych nawyków żywieniowych bardzo fajnie jest dołożyć aktywność fizyczną. Regularna aktywność fizyczna jest niezmiernie istotna dla utraty wagi ciała oraz dla naszego zdrowia. No, czy ja muszę mówić dlaczego? No chyba nie. Przede wszystkim aktywność fizyczna pobudza nasz metabolizm, pozwala spalić kalorie, poprawia naszą kondycję fizyczną. No, to jest coś, co spala nam kalorie. Pamiętajcie, że nasz organizm to jest troszeczkę jak taka butelka. Mam tutaj taką butelkę z jakimś soczkiem. Fanta Zero z Soda Steamu, kochani, polecam. Nasz organizm to jest taka butelka, którą w ciągu dnia powinniśmy zapełnić do pełna. I to jest nasze zapotrzebowanie kaloryczne. I teraz tak, kiedy my jemy, to my tą butelkę zapełniamy. Tylko zobaczcie, to jest nasze zero kaloryczne i powiedzmy, my tym powinniśmy się najeść, ale my przez bardzo długi czas jedliśmy więcej i ten tłuszcz nam się odkładał wiadomo gdzie. Teraz, kiedy my mamy tą samą butelkę, no, ale powinniśmy jeść, tu mamy taką dodatkową kreskę i powinniśmy tylko tyle spożywać, to zobaczcie, przyzwyczajeni byliśmy do takiej ilości, a teraz raptem my musimy tylko tą butelkę wypełnić, powiedzmy, w 3/4, bo no, musimy być na deficycie kalorycznym, jeżeli chcemy schudnąć. Więc wprowadzenie aktywności fizycznej pozwala nam zrobić taki mały myk, że my jemy sobie tutaj, dochodzimy do naszego zera, możemy jeść troszeczkę dalej, możemy dojść tutaj, czyli no powiedzmy zbliżyć się dużo bardziej do naszych przyzwyczajeń, ale przez aktywność fizyczną my sobie to tutaj obniżamy. I dzięki aktywności fizycznej możemy właśnie budować zdrowy i bezpieczny deficyt kaloryczny, który pomoże nam właśnie regulować naszą
wagę ciała. I znowu, mówimy o początkach odchudzania, nie mówimy już o jakimś tam etapie. Dlatego na samym początku wybierzcie aktywność, która sprawia Wam przyjemność. To nie musi być bieganie maratonów, triatlony czy nie wiadomo co innego. Zwykły spacer. Niech to będzie codzienny, półgodzinny spacer. Nawet zostawcie samochód na parkingu, który jest 3 ulice dalej. Oczywiście ja nie mówię o sytuacjach, kiedy mamy jakieś małe dzieci i ten samochód nam jest potrzebny pod nosem, ale jeżeli wykorzystujemy samochód do pojechania do pracy i wrócenia, zaparkujmy go troszeczkę dalej. Zmuśmy się na początku do tej aktywności fizycznej. Spacery. Może jakieś fitnessy, może jakaś siłownia raz, dwa razy w tygodniu. Bo kluczem jest stopniowe zwiększanie intensywności i częstotliwości treningów. Ale spokojnie, jak zaczniemy od półgodzinnych, czy nawet 15-minutowych spacerów, to już będzie kroczek w dobrą stronę, bo najważniejsze, może no, używam dosyć często słowa najważniejsze, ale w tych początkowych etapach to wszystko jest najważniejsze, bo każdy z tych punktów jest no, najważniejszy, niezmiernie istotny. Ruch jest potrzebny w naszym codziennym życiu właśnie, dlatego stopniowo sobie dokładajmy, oczywiście to nie w nieskończoność, że doszliśmy do tego, że codziennie po 3 godziny ćwiczymy, no i gdzie jeszcze? Nie. Uwierzcie mi, takie 3 godziny treningu w tygodniu naprawdę jesteśmy w stanie wygospodarować. No, kiedy wiemy już, jak właśnie ta aktywność fizyczna jest ważna, jak ważna jest dieta, nawyki, to teraz cierpliwość i wytrwałość, bo to jest znowu najważniejsze. Bo co z tego, że my mamy super dietę? Co z tego, że mamy plan treningowy, kiedy my w tym nie wytrwamy? Nie mamy cierpliwości. Jest takie bardzo fajne powiedzenie, że powiedzmy, schudnięcie wymaga roku czasu. Ten czas i tak minie. Ja wiem, że można sobie powiedzieć, o Jezu, ja dopiero za rok będę szczupła, szczuplejsza, chudsza, ale ten czas i tak minie. Także za rok będziemy żałować, że moglibyśmy być już rok dalej. Dlatego pamiętajcie, że odchudzanie jest procesem, który wymaga czasu i wysiłku. Tak, wymaga wysiłku, wymaga wyrzeczeń, wymaga odmawiania sobie tego, do czego my byliśmy przyzwyczajeni, do naszych ciasteczek, cukierków, lodów, do słodyczy, do fast foodów, do siedzenia przed telewizorem, oglądania Netflixa. Oczywiście, tylko zawsze sobie trzeba zadać pytanie, po co i dlaczego ja to robię? Czy to jest warte? No, oczywiście jest to warte. I dlaczego mówiłem o stopniowym wprowadzaniu zmian, o stopniowym zwiększaniu intensywności i ilości naszych treningów? Ponieważ to pozwoli nam uniknąć efektu zwanym efektem jojo. Bo my musimy się skupić na trwałych zmianach stylu naszego życia, bo takie wprowadzenie nagłe, wywrócenie naszego życia o 180 stopni, uwierzcie mi, to na długo nie zadziała. Kiedy my będziemy chcieli wszystko szybko, żeby w 2 miesiące schudnąć 20 kg. Nie. To się skończy efektem jojo, bo uwierzcie mi, kiedy będziemy chcieli wszystko na początku, to zobaczycie, że ta nasza motywacja, wytrwałość, cierpliwość szybko opadnie. Odmówimy sobie za dużo na początku. Nasz mózg, nasz organizm będzie się buntował. I powolutku, małymi kroczkami. I bardzo ważne w tym wszystkim jest samoakceptacja i takie pozytywne nastawienie. Trzeba zaakceptować cierpliwość. Trzeba zaakceptować bieżącą, obecną sytuację. Nagrywałem też o tym film. Trzeba stanąć przed tym lustrem, nawet bez ubrania, spojrzeć na siebie i powiedzieć, okej, jest źle, tu mam tłuszczyk, muszę zgubić 15 kg, akceptuję to,
i taka jest rzeczywistość i małymi kroczkami ją zmieniamy. I to jest właśnie to, czego bardzo często nam brakuje, bo my staniemy przed lustrem, spuścimy głowę i powiemy sobie, no z tym już nic nie da rady zrobić. No nie, da radę z tym zrobić, można, trzeba tylko chcieć, trzeba cierpliwości i wytrwałości i naprawdę można osiągnąć bardzo duże sukcesy. Uwierzcie mi, jeżeli mamy 15 czy 20 kilo nadwagi, to jesteśmy w stanie w ciągu roku zredukować te kilogramy i w ciągu kolejnego roku nabrać takiej fajnej tężyzny fizycznej. W 2 lata jesteśmy w stanie odmienić swój organizm. Ja wiem, to jest dużo, tylko znowu, ten czas i tak minie. I co jest ważne? Bardzo ważne jest takie celebrowanie małych sukcesów, no i przede wszystkim porównywania się do innych. Oczywiście, żeby celebrowanie, to nie jest to, że schudłem kilogram, to w ramach nagrody zjem sobie ciastko. Nie, kochani, nie. Celebrowanie to może być właśnie, nie wiem, można sobie coś kupić fajnego, można sobie powiedzieć, dobra, ważę 75 kilogramów, schudnę do 72, to sobie kupię nowe buty, to sobie kupię nowe coś tam. To jest właśnie to, żeby no nie nagradzać się jedzeniem, no bo my z tego nawyku właśnie chcemy wyjść, także no musimy znaleźć sobie coś innego, nie? Zwróćcie uwagę, dlaczego palacze bardzo często tyją, jak właśnie rzucają palenie. Bo mają ten nawyk trzymania czegoś w ustach i zamieniają to na jedzenie, żeby dalej coś w tych ustach trzymać. Dlatego my nie możemy jednego złego nawyku zamienić innym złym nawykiem, czyli to, że my chudniemy, będziemy nagradzać się właśnie ciasteczkiem czy jakimś tam, a to se zjem jeden zestawik w McDonaldzie, bo właśnie schudłem 3 kilogramy. Nie, niech to będzie zupełnie coś innego. Nie wiem, pójść na basen, pójść do aquaparku, kup sobie coś. No nie wiem, no to każdy może sobie znaleźć coś, na czym mu zależy. Ja na przykład znalazłem sobie, Boże, powiedzmy inaczej, jeden wyjątek. Ja bardzo często na przykład po zawodach biegowych pozwalam sobie na coś drobnego, właśnie jakieś takie fajne, na coś, żeby właśnie nagrodzić sobie ten bieg. I na przykład kiedyś tak było, że sobie obiecałem, że jak na przykład ukończę maraton, to wtedy wiem, że taki zegarek będę nosić i będę starać się zawsze mieć, bo to było coś, że już wiedziałem, że jak przebiegnę maraton, to ja wytrwam w tym bieganiu. I okej, może mam jakąś tam przerwę, ale to jest ta moja taka nagroda i ja wiem, że póki biegam, ja chcę mieć taki zegarek i to mnie motywuje właśnie, żeby dalej biegać, dalej ćwiczyć, bo jeżeli nie będę ćwiczył, to ja ten zegarek zdejmę, odłożę na bok, bo po co mi, skoro i tak go nie wykorzystuję. Dlatego fajnie jest właśnie sobie takie coś małego sobie znaleźć. No i nie porównujmy się do innych. To, że wyglądamy inaczej, mamy inną budowę ciała, mamy większą nadwagę, każdy jest inny, każdy jest na innym etapie swojego życia, jesteśmy na innym etapie redukcji, więc patrzmy na siebie, porównujmy się jedynie do nas samych z dnia wczorajszego, z poprzedniego tygodnia, bo to jest miarą naszego sukcesu. Kiedy my jesteśmy krok dalej niż byliśmy jeszcze jakiś czas temu, to jest nasz właśnie ten mały sukces, dlatego porównujmy się wyłącznie do siebie. Słuchajcie, na zakończenie chciałem jeszcze powiedzieć o może konsekwencjach nadwagi. Dlaczego w ogóle warto zacząć taką swoją walkę czy przygodę z odchudzaniem, ale tak jak już mówiłem, w tych wszystkich filmach, które możecie obejrzeć, nawet u mnie na kanale, ja nieraz już mówiłem, że może nadwaga nie jest zdrowa, tak? Ma wpływ na nasze serce, na nasze hormony, na gospodarkę cukrową, na nasze samopoczucie, na nasz wygląd, na naszą sprawność. Więc
O tym już nie będę mówił, bo i tak właśnie przed chwilką w skrócie o tym wszystkim powiedziałem. Chciałbym, żebyście z tego filmu zapamiętali właśnie, że rozpoczęcie procesu odchudzania zaczyna się w naszej głowie, że przede wszystkim powinniśmy się skupić na przyczynie, dlaczego doprowadziliśmy do tego, jak nasze ciało wygląda, dlaczego mamy nadwagę bądź otyłość. I zachęcam, tak jak ja jestem w tej chwili, na swojej drodze do zdrowej wagi ciała. Udało już mi się sporo zrzucić. Tak samo Was zachęcam do rozpoczęcia tej przygody. Nie nazywajcie tego walką, bo walka ma takie negatywne nastawienie. Niech to będzie nasza przygoda z odchudzaniem. Zobaczcie, jak to fajnie brzmi. Rozpoczynamy nową przygodę. Holistyczną przygodę, bo pamiętajcie, że odchudzanie jest procesem holistycznym. I zachęcam Was również do wykonania podstawowych badań, zanim rozpoczniecie właśnie tą przygodę, żeby wiedzieć, na czym stoimy. Bo jeżeli borykamy się z nadwagą bądź otyłością już od dłuższego czasu, to jest wielce prawdopodobne, że nasze parametry morfologiczne, hormonalne no nie do końca będą w normie, więc warto równolegle też właśnie tym aspektem się zająć. Dobrze, kochani. 40 minut minęło, miało być 15, ale tak jak już mówiłem, to jest tylko taka nazwa, fit kwadrans, takie wiecie, no. U mnie się nie da niestety krócej, a uważam, że temat jest niezmiernie ważny, dlatego postanowiłem, że nie będę się ograniczał do tych 15 minut, tylko nagram tyle, ile trzeba będzie, aż wszystko powiem i wytłumaczę. A jeżeli o czymś nie powiedziałem, jeżeli o czymś zapomniałem, jeżeli czegoś nie zrozumieliście, nie macie pewności, zadajcie mi pytania, napiszcie komentarz. A jeżeli ten materiał Wam się podobał, to cóż ja mogę więcej powiedzieć? Zamiast karmić siebie, nakarmcie algorytmy YouTube'a, zostawiając łapkę w górę, zostawiając komentarz, bądź po prostu klikając subskrypcję, żeby nie ominąć żadnych moich przyszłych filmów, a jak wiecie, nagrywam ich dosyć sporo. No i cóż, kochani, mógłbym teraz iść dalej jeszcze, opowiedzieć swoją historię, jak ja zaczynałem, ale tak jak już mówiłem, 40 minut minęło, pewnie już macie dosyć, dlatego po prostu do zobaczenia i trzymajcie się i wytrwałości w waszej drodze do wymarzonej waszej sylwetki, a nie do kanonów piękna, które są nam serwowane przez media i serwisy społecznościowe.